No teraz zobaczymy, czy będę szedł w końcu na żywo, czy nie będę szedł. To się zaraz okaże. Jakieś problemy miałem techniczne. Dawno nie, jak to się mówi, nie nadawałem z GoPro. I coś się podziało, tak? Tamten pierwszy żywiec. Było mnie widać. I po jakiejś chwili się zapisał, a teraz znowu pisze, że waiting. Czyli. No dobra, zobaczymy, czy mnie będzie widać. Jak nie, to. Dobra, tamto wezmę i będę kasował tamtego żywca. I jaki jest sens trzymać żywca, jak nikogo nie było na. Jak nie miałem z wami kontaktu na żywcu. Tamto usuwam. Cokolwiek się miało dziać z tamtym żywcem, ale dobra, zobaczymy teraz tutaj. I cały czas piszę, że upcoming, ale nic się nie nadaje. Czyli się popsuło znowu coś. Czyli idzie żywiec i on się zapisuje dopiero jak ten. Żywiec, ale ja chcę mieć z wami kontakt, a nie że żywca sobie robić sam dla siebie. To jest specyfiką nadawania na żywo, że idzie na żywo, a nie że się zapisze i ludzie obejrzą później. Idzie czy nie idzie? Idzie chyba. Idzie, dobra, chyba ja też. Dajcie znać, czy mi widać, bo ja nie wiem, jakieś dziwne rzeczy tutaj są na tym YouTubie się pokazują. Dajcie znać, czy mi widać na tym żywcu, czy mi nie widać. Ja się teraz widzę, ale wszedłem dopiero z innego poziomu, że nadaję na żywo, a wam się pokazuje, że trzeba czekać. Tamto poprzednie usunąłem. Dobra, idzie w końcu. No, w końcu idzie. Jakoś z opóźnieniem dużym, strasznie z dużym opóźnieniem, ale idzie. Widzę, że jest was ośmiorga oglądających tego dzisiejszego żywca. Bardzo się cieszę. Witam was serdecznie. Po jakichś kłopotach technicznych nadaję z mojego balkonu po Peszcile Ordeni. Co wam chciałem powiedzieć? Na początek to zachęcam do tego, żebyście pisali, skąd oglądacie tego żywca. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Ja sobie odnajdę zdjęcie też, takie, które sobie zrobiłem. Wam nie jestem w stanie na tym żywcu go akurat pokazać, ale przeczytać zawsze mogę, tak? Bo zrobiłem sobie takiego screena wczoraj. I ogólnie rzecz biorąc, będę mógł wam coś tutaj przeczytać. Ale zanim do tego dojdę, to zrobię takie wyjaśnienie i sprostowanie. Co się w ogóle wydarzyło? O jaką niewygodną prawdę chodzi? No, zrobiłem film, który pojawił się jakiś czas temu, nie wiem, z 2 tygodnie temu może, o globalnym ociepleniu. No i to był film, w którym, wiecie co, na ten. Na razie zobaczę jeszcze czata, co piszecie, a później przejdę do zdjęcia. Witam Agnieszka, dobry wieczór. Widać i słychać, super. Zrobiłem ten film o globalnym ociepleniu, mówiłem, jak się zmieniła pogoda, o rekordowych mrozach w Finlandii, w Szwecji i w Rosji. Opowiadałem właśnie o globalnym ociepleniu, o tym, jakie rzeczy się dzieją, skomentowałem to wszystko i okazało się, że faktycznie prawda jest niewygodna, z tego względu, że zauważyłem, bo tak sobie przeglądałem te filmy, co było dodane, co robiłem i tak dalej, i wyskoczył mi ten żółty taki dolar. Żółty dolar, nie wiem, już to może kiedyś mówiłem, ale nie wszyscy mogą też wiedzieć, to jest ograniczone zarabianie na filmie. I z jakiegoś powodu czasem to wyskakuje. Wyszło mi tak w ogóle na 5 jakichś innych filmach ze 3 tygodnie temu, ale zrobiłem odwołanie na tych innych filmach i YouTube mi to uznał po tak zwanej ręcznej, manualnym sprawdzeniu. I tam z tamtymi filmami było w porządku, ale ten film, który zrobiłem o globalnym ociepleniu, gdzie właściwie nic takiego tam znowu, słuchajcie, nie powiedziałem, dałem do sprawdzenia ręcznego przez osoby weryfikujące w YouTubie i mi zweryfikowali, że film będzie miał ograniczone zasięgi i
będzie po prostu nieodpowiedni dla reklamodawców. Jeżeli chodzi tam o zarabianie na tym filmie, to jest wszystko gówno, tak? Bo to tam jakieś grosze takie, mało wyświetleń ten film miał, coś 1400. Także tam wyświetlenia to można sobie i zarabianie, jak się to mówi, w bajki wsadzić. Ale chodzi o to, chodzi o sam fakt, że film został po prostu ograniczony przez kogoś, manualnie. Ktoś to musiał wziąć i przejrzeć i widzieć po prostu moją, nie wiem, wypowiedź w sprawie globalnego ocieplenia. I ta wypowiedź się nie spodobała najwyraźniej, czyli jest po prostu jakaś jedyna i tak zwana słuszna narracja. Czyli nie można się wypowiedzieć tak, jak ja się wypowiedziałem wtedy w tamtym filmie i powiedzieć, że były takie i takie stany pogodowe w pewnych krajach i obnażyć trochę całą tą politykę globalnego ocieplenia. No nie można było niestety, no bo musieli ograniczyć film, ograniczyć. No i tak się wydarzyło. Dzielę się tym z wami, nie dlatego, żeby się tam poskarżyć, żeby się chwalić czy żalić, tylko żeby powiedzieć wam, jaka jest świadomość, żebyście wy byli też świadomi po prostu tego, co się dzieje, bo ani ja tego nie odczuję, że ten film, okej, został ograniczony i tam finansowo, i bo tak jak mówię, i tak to prawie nic nie zarabia, tam jakieś grosze, ale chodzi o to, że ma ucięte zasięgi, jakkolwiek. I tak miał mało wyświetleń, ale jeszcze mimo wszystko trzeba było go jeszcze bardziej ograniczyć. Jeszcze bardziej ograniczyć, żeby ten film już w ogóle nie trafił do nikogo. Nie trafił do nikogo. Prawdopodobnie jakbyście dopiero wpisali cały gdzieś tytuł tego filmu, no to może by wam się pokazał w odchłaniach YouTube'a, ale nie pokaże wam się ten film, jeżeli wy będziecie chcieli go tak znaleźć i ten po prostu jest ograniczony. Jest ograniczony. Nie dostałem żadnych innych restrykcji od YouTube'a, aż tak YouTube się nie pogniewał i tak dalej. Po prostu żółty dolar, ale o czym mówię? Mówię to po prostu o tym, że my jesteśmy nastawieni tylko na jedną słuszną prawdę. Nie można, jak widać, powiedzieć pewnych rzeczy. Pewne rzeczy mają nie być powiedziane albo mają być przemilczane. To i tak ja balansuję tak na krawędzi, robiąc pewne filmy, pewne treści na tym kanale. No i co? Czasami to się udaje, czasami się nie udaje. To zależy też, YouTube może albo wyłapywać pewne słowa, dlatego mówię, że pewne słowa są też wrażliwe i czasami je nie zwróciło, traciło połączenie na chwilę, ale już wróciło. Także no, widać mnie tam na tym żywcu, czy nie widać? Widać mnie, czy nie widać? To wszystko tak się dzisiaj sra, powiem wam. Strasznie z tą moją transmisją na żywo. Nic nie wychodzi. Albo zacina, albo nie mogłem udostępnić. Nie wiem, no mam nadzieję, że idę. Teraz nie mogę widzieć siebie w podglądzie na YouTubie. W ogóle mi nie wyświetla YouTube'a. Muszę zresetować aplikację, nie wiem. I ten. Ale do czego przejdę jeszcze? Przejdę do tego zdjęcia może. Bo sobie zrobiłem, sprawdziłem w odchłaniach YouTube'a, co było nie tak. Co ręczny weryfikator po prostu postanowił. Co oni postanowili, co oni... Nie widzę was teraz na czacie, ale przeczytam wam, co oni... jaki był powód ograniczenia tego filmu? Szkodliwe działania... Uwaga, szkodliwe działania i nierzetelne treści. Sytuacje mogące zagrażać uczestnikom. Rozumiecie to? I to może być tak, treści przedstawiające głównie wypadki, wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę, psikusy lub niebezpieczne sceny, takie jak eksperymenty lub popisy kaskaderskie, ryzykowne dla zdrowia, na przykład picie, spożywanie niejadalnych produktów, rozmowy na temat popularnych filmów przedstawiających tego typu treści, pochwalanie lub dokładne przedstawianie niebezpiecznych organizacji lub rekrutacja do takich organizacji. I to jest gdzieś główny powód, dla którego film został ograniczony.
został po prostu ograniczony. To jest powód. To jest powód. Była taka piosenka: owca, krowa, kogut, jaki tego powód? Taka była piosenka kiedyś. Co tutaj piszecie? Rafał, trzymaj się, wszyscy wiemy, że władza oparta jest na jawnym, bezczelnym kłamstwie w każdej sprawie, że pieniądze ukradzione nam przez... Ten tydzień jest bezpolityczny, bezpolityczny. Tak jak mówiłem, robiłem film, w tym tygodniu nie rozmawiam o polityce. Piszcie, co chcecie, ja macie dowolność, ja nikomu nie ograniczam czatu, chyba że ktoś mnie będzie obrażał. Witam Sandra, Bożenka, Alinka, witam również. Możecie pisać, co chcecie, nawet jak chcecie, to piszcie sobie o tej polityce, ale ja takich wpisów nie będę czytał. Ten tydzień jestem odmurzony od polityki w tym tygodniu. W tym tygodniu nie, zero polityki. Po prostu żygłem takim Hołownią. Odbiło mi się Hołownią, było za dużo Hołowni, za dużo dudu ostatnio i takie miałem wymioty polityczne po prostu i wystarczy na razie, w tym tygodniu przynajmniej polityki. Może coś będę komentował, może coś się wydarzy takiego w przyszłym tygodniu, gdzie będzie faktycznie jakiś film o polityce, ale w tym tygodniu nie ma. W tym tygodniu po prostu nie ma polityki u mnie na tym kanale. Nie ma, także tak to jest. I do czego zmierzam, że widzicie, jak to jest z tą prawdą. Prawda koli w oczy, prawda boli. Niestety, pozdrowienia z Białegostoku, również pozdrawiam Darek. Niestety nie można powiedzieć dziś swoich racji w sprawie globalnego ocieplenia. Już na przykład taka prawda jest niewygodna, bo jak się mówi o rekordowych mrozach, że były, ktoś mi napisał komentarz, że to nie był dobry przykład krajów skandynawskich. Ale co się zawiera w słowie globalne ocieplenie? Ja się pytam. Globalne. Globalne. Czy kraje skandynawskie, Rosja na przykład też, bo o niej wspominałem, nie jest częścią globu tak zwanego. Nie jest częścią globu tak zwanego. Oczywiście, że jest. Więc jeżeli mówimy o globalnym ociepleniu, to jeżeli ono dotyczy całego globu, całej Ziemi, no to dotyczy wszystkich, czy nie wszystkich. No to jak to jest z tą rekordową zimą? To mamy sobie przypisywać po prostu w tych krajach, w których jest na co dzień ciepło, że tam jest tylko globalne ocieplenie? To, ten argument akurat do mnie nie przemawia, bo można dyskutować na różne rzeczy, ale uważam, że jak globalnie coś jest, to jest globalnie. To znaczy, że jest wszędzie. A że tam były rekordowe mrozy, no to były, bo było globalnie. I o to chodzi w tym wszystkim, tak? Przynajmniej z mojej strony. Mogę się mylić, mogę nie mieć racji. Nie upieram się, ale taka jest dziś moja logika, takie jest dziś moje postrzeganie właśnie w tej kwestii. Sandra pisze: dobrze, że odpoczywasz od polityki. Bardzo dziękuję. Jak tam, ile pączków dziś, Rafał, zjadłeś? Ani jednego nie zjadłem pączka. Raz, że jestem na diecie. Dwa, że dzisiaj pracowałem cały dzień. W ogóle nawet z domu nie wyszedłem. Teraz tylko na balkon, tak? Miałem dużo pracy, zajęty byłem różną pracą, głównie nie kupowałem też pączków. Tutaj pączków ciężko jest też znaleźć, są, ale trzeba by jechać do jakiegoś Auchan albo do Kauflanda. Nie wiem, czy w Lidlu są. Zresztą w Rumunii nie obchodzą tłustego czwartku jako takiego, więc na pewno nie przywieźliby tych pączków specjalnie, bo po prostu tutaj tego dnia się nie obchodzi. No i jeżeli pytacie, ja właśnie nie zjadłem żadnego pączka. Także tak to jest. Jakbym miał czas, to bym może zrobił jakieś dietetyczne albo jakieś keto. Raz zrobiłem takie keto pączki z sera twarogowego i ten wyszły trochę inne, ale to było dawno temu. Ten, kto miał się przebudzić, ten się przebudził już, a reszta nie chce, pisze Sandra. Witam Rafał, pisze Barbara Wilk. A nie, Barbara, myślałem, bo czasami jest Basia Wilk też. A już miałem zawyć. Miałem zawyć, bo czasami Basia Wilk też pisze. No, także tak to jest, słuchajcie. Prawda jest jaka jest, tak. Można dyskutować, można, widzicie, robić filmy, można mówić o jakichś swoich przekonaniach. No właśnie, czy można, czy nie można, czy pewne treści, bo w tym filmie byłem i spokojny, i nie używałem wulgarnych słów, i w ogóle ten
I co? I okazuje się, że temat niewygodny. Pozdrawiam, Dawid, niewygodny temat, mojego serdecznego YouTube'owego kolegę, który ma kanał, który tak się nazywa, niewygodny temat. I ja właśnie poruszyłem taki niewygodny temat globalnego ocieplenia i zostały ucięte zasięgi. Ucięte zasięgi. Nie chodzi mi o to już, że tak się stało, bo mam na to wyrąbane, tylko o sam fakt, że ktoś ma przykaz jakiś z góry, osoba, która musi weryfikować te filmy, że okej, no to jest niewygodny temat, on nie powinien się tak wyrażać, bo my mamy globalne ocieplenie i ludzie mają myśleć, że jest globalne ocieplenie, więc trzeba mu po prostu ograniczyć zarabianie na tym filmie, a tym samym ograniczyć zasięgi tego filmu. I o to mi chodzi. Chodzi mi właśnie o ten fakt. O ten fakt takiego bezprawia. Bezprawia, jaki się dzieje w ogóle na tej platformie. Ktoś może powiedzieć, no to możesz nie nadawać. Mogę, ale ja chcę. I jak to się mówi, bawię się zabawkami wroga w jego własnej piaskownicy. I tak właśnie robię. Tak właśnie robię. Dlatego będę robił swój przekaz, będę robił do tego momentu, aż ten kanał wytrzyma. Ten kanał, jakim jest Rafał Mora Vlog, a już się borykałem z gorszymi rzeczami na tym kanale, gdzie były i filmy usuwane dwa razy, gdzie byłem zawieszony raz na tydzień. No i co, i teraz jestem trochę nauczony też, jak robić te treści, jak przedstawiać je tak, żeby one były, uznajmy to tak, zgodne z wytycznymi tej platformy, ale żeby miały taki przekaz, jaki mają mieć te moje vlogi właśnie i co wy macie z tego wynieść i co macie po prostu zrozumieć. No i tak próbuję to zrobić. O wiele prościej jest robić filmy na rodzinnym kanale, bo tam nie ma jakichś kontrowersji, takich, które bym poruszał tutaj. Mam teraz vlog weekendowy, który będę składał na tamten kanał właśnie z Karimem, z nami tutaj, tak. No będzie ciekawie też, znaczy ciekawie, no tak, no myślę, że ciekawie, bo pokażę też, co się działo z moim dzidziem. Opowiem też, skomentuję tam sytuację, co się działo w weekend, w ogóle przed weekendem tamtym. Nagrałem bardzo fajny film, znaczy fajny, no moim zdaniem ciekawy, jak byłem ostatnio w pracy, w moim biurze, to się pojawi wszystko na tym kanale rodzinnym i tego typu treści, wiem, że to nie są treści, które no, ktoś w jakiś sposób miałby kwestionować i że one miałyby być niewygodne, jak globalne ocieplenie, czy jakbym miał mówić o jakiejś srandemii, czy o kwestiach zdrowotnych, czy jeszcze o Ukrainie, czy o w ogóle kwestiach konfliktowych na przykład. I to są już treści takie, no, gdzie się balansuje faktycznie na tak zwanej krawędzi. Ja tak balansuję na tym kanale, na tej krawędzi i do kiedy to się uda, do kiedy po prostu będzie mi to dane, to zobaczymy. Mam nadzieję, że ten kanał po prostu przetrwa, tak? Że przetrwa, że nie zdarzy się tak, że YouTube się pogniewa raz na zawsze. No bo szkoda by było, tak? Tego, co się osiągnęło, te 15 800 subskrypcji, które są, które przybywają teraz wciąż, ale w takim bardzo wolnym tempie. I tak jak mówiłem, że zobaczę, jaka będzie też forma jeszcze tego kanału. Dałem sobie jakiś tam czas, powiedzmy do kwietnia, tak jak mówiłem. Jeżeli do kwietnia nie będzie 16 tysięcy subskrypcji, to będę tu robił tylko żywce wtedy, bo szkoda mojej pracy, szkoda mojego czasu na nagrywanie wtedy filmów i na edytowanie. Jeżeli kanał ma stać w miejscu i ma mieć tak zwany, no może nie, nawet nie jak regres, ale brak progresu, to wtedy po prostu będzie, przejdę tylko na transmisję na żywo i może nawet codziennie będą, ale po prostu nie będę tracił czasu na nagrywanie filmów, a będę mógł tym samym może nagrać coś więcej na rodzinny kanał, jakieś inne ciekawe tematy, gdzie mam tych tematów nawet kilka, ale nie mam, gorzej z czasem i z realizacją. Teraz mógłbym iść nagrywać, w domu nie lubię tego robić. Na spacerze nie pójdę w taką ciemnicę, żeby spacerować i robić vloga. Może bym się do tego przekonał, jakbym miał lepszy sprzęt, który nagrywa w ciemności, a ta kamera nie nagrywa ładnie. Więc jest jak jest. Bożena pisze, wielu youtuberów ucinają zasięgi, nie jesteś jedyny, chociaż
To jest przykre, gdyż nie można mówić swoich poglądów. No właśnie, to jest to, Bożenka, co ja mówię też. Ciężko jest wyrażać swoje... Przyjechał tam być jeden z drugim. Jakieś rolety chyba otwierają, te takie antywłamaniowe na parterze i się tuką. No, także ciężko jest wyrażać swoje poglądy, swoje opinie, no bo są ucinane po prostu zasięgi, tak? Zobaczymy, jak będzie. To jak mówię... Co by tam tu powiedzieć jeszcze? No po prostu jest jak jest. Jest jak jest. Zobaczymy. Szkoda, że jest taka... że tak się w ogóle dzieje, tak? Że te pewne kwestie, o których się mówi, gdzie człowiek używa jakichś faktycznie argumentów i ten dzisiaj będzie film. Też się obawiam, czy ten film, ale no tam, nie wiem, no ten film, który zrobiłem, będzie dzisiaj wieczorem o dziwnych znakach na niebie, bo będzie, nie wiem, chyba go ustawiłem jako premierę, czy nie, muszę sprawdzić. Dzisiaj będzie film Dziwne znaki na niebie i faktycznie szedłem w pola nicości, nagrywałem, co się działo na naszym niebie, tutaj nad naszym niebem. Ponagrywałem różne dziwne ślady i gdzieś to komentowałem. Nie wiem, na ile to będzie gdzieś uznane przez YouTube'a, czy się po prostu znowu gdzieś tam nie utnie jakiś zasięg. Na razie jest na zielono, na razie jest ok, ale zobaczymy. Może być różnie, no bo wyrażałem się gdzieś niepochlebnie na temat tego, co zastałem na niebie po prostu, na niebie. A było po prostu dużo się działo, skomentowałem to, no będzie dzisiaj film. Zapraszam wieczorem. Zobaczę, co jeszcze piszecie. Salut, Sławko. Skorpion, ziomek, czym ty się przyjmujesz? Ja mam braki w filmach, ale don't worry, be happy w Azji, gdzie jestem. Nie ma niezdrowej żywności i wszystko jak skupiam rodaków i rodzinę rolniczą wokół siebie. Cieszę się, że tak jesteś. Ciekaw jestem, gdzie jesteś w Azji. Możesz napisać też. Jak to jest właśnie z tą żywnością tam? Bardzo ciemno u was, u mnie w Niemczech jeszcze nie tak. Tak, bo tu jest godzinę do przodu, Sandra, wiesz, jest 18:47 lokalnego czasu. Odrobię wszystkie filmy wkrótce, dziękuję. Azja jeszcze jest wolna od niezdrowej żywności. Blue Beam dział pozdrowiam. Dzięki i pozdrawiam. No, zdrowej żywności, ja będę robił jeszcze taki właśnie film. Planuję zrobić. Może jeszcze zadzwonię też do Marcina Bustowskiego, żeby z nim też porozmawiać w tej kwestii. Może wstawię to też do filmu, który będę robił. Zobaczę. Zobaczę, jak to wszystko będzie przebiegało, tak? Ostatnio nie mam też czasu tak na to nagrywanie i tak jestem opóźniony. Kiedyś miałem ileś tych filmów do przodu, a teraz mi brakuje filmów, tak jak chcę, żeby się pokazywały, tak? A jadę za tydzień do Polski, za tydzień w sobotę, nie w tym, tylko w następną. No i co? I chciałem jakieś vlogi zrobić, żeby były na ten czas, kiedy będę w Polsce, bo tam raczej będę coś nagrywał, ale nie będę miał czasu po prostu tak się zająć, żeby to jeszcze publikować na bieżąco. No nie wiem, będzie jak będzie, tak? No to jeszcze słyszymy się dzisiaj, tak? Zapraszam. No, jeszcze trochę, to nawet niebo, na niebo nie pozwolą nam patrzeć. Skorpion pisze, ale wszędzie chodzą świnie i kury. A, no to dobrze. To są zwierzęta, jest po prostu. Laos, Wietnam, Indonezja, tylko zdrowa żywność. O, no to dobrze wiedzieć. Laos, Wietnam, Indonezja. No, dla nas kraje egzotyczne, bardzo egzotyczne, tak? Tutaj co? Nie ma mowy gdzieś o zdrowej żywności, jeśli chodzi o Europę. Trzeba czytać skład jak w bibliotece, tak? Co jest na etykietach. No i co? I kupuje się. Polecam wam jeszcze raz kanał Marcina Bustowskiego. Ostatnio wszedł do jakiejś masarni, gdzie było napisane, że mięsa z Polski ten, a pracownicy, gdzie ta firma zajmowała się dystrybucją tego mięsa, wysyłali mu, jak przyjmowali dostawy z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, no gdzieś tam w ogóle, z Irlandii mięso, a później było opisane, że to mięso jest z Polski.
w tym sklepie, że polska wieprzowina, że polskie mięso. Okazało się, że po prostu kłamią. Kłamią. Nie jest przyzwolenie na to, żeby kłamać i nie wiadomo, jakie to mięso, co tam przyjechało z tej Wielkiej Brytanii. Można tylko sobie pomyśleć, wziąć taki piękny czujnik rosyjskiej produkcji, jakim dysponuje Marcin, wbić go w to mięso i sprawdzić, czy jest jadalne, czy nie jest jadalne. Skorpion pisze, że w Gruzji też. No, Gruzja to też taki ciekawy kraj. Bardzo tanie mieszkania. Widziałem taki film na Facebooku. Gość kupił mieszkanie za 100 tysięcy złotych w wielkim apartamentowcu. 40-metrowe mieszkanie przy samej plaży, przy morzu. Czego można chcieć więcej? A zrobiłem film, który będzie jutro, o telefony właśnie, i będzie o mieszkaniach. Będzie o mieszkaniach, jak jest drogo. Także jutro Was zapraszam na film wieczorem. Właśnie go skończyłem też edytować. O nieruchomościach. O cenach nieruchomości. Będziecie zaskoczeni, ile co kosztuje na podstawie cen u deweloperów, jak dzwoniłem do nich w Krakowie. A jakie koszty wynajmu w ogóle? Nie do wiary. Nie do wiary. Ale to wszystko jutro. Dobrze. Skorpion pisze, Rafał, robisz dobrą robotę. To cenię, jak na Rumunii u lokalsów można spróbować na drodze, bo mój czujnik został w Polsce. Ja nie mam tego czujnika. Nie wiem, to jest chyba drogie w ogóle urządzenie, żeby takie kupić. Nie mam, no i nie testowałem takim czujnikiem. Mówię, że Marcin Bustowski testował. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o jedzenie tutaj w Rumunii, tak, no w sklepach jest to samo, co jest po prostu wszędzie, tak, co jest wszędzie, czyli zatrute jedzenie i tak dalej. I trzeba czytać, sortować etykiety, patrzeć, co jest jadalne, a co jest niejadalne. Tutaj o tyle jest lepiej, że jest więcej jakichś rolników lokalnych, takich na wsiach, tak, i od nich można kupić właśnie jakieś mięso, jakieś sery. I to nawet nie jest tak ciężko znaleźć jak u nas w Polsce. Tutaj wystarczy iść na plac handlowy. Mam taką panią, u której kupuję ser. I ona też, można u niej zamówić sobie kurę. Ona może zabić taką kurę, może gęś być, może być, no tak, kurę, gęś, nie wiem, chyba indyka też hoduje. No ale to są drogie mięsa. Taka kura tam cała, w całości chyba koło stówki kosztuje, tak, bo coś 35 lejów za kilogram, tak, za kilogram, tak, taka kura będzie ważyła 3 kilo, no to będzie stówka, tak, no ale jest kura ze wsi, a 3 kilo kurczaka kupicie za 50 zł może, czy za 50 lejów tutaj, nie wiem, może 60, no połowę z tego gdzieś mniej więcej, tylko że to będzie niejadalne z Lidla, nie? Aż mi szkoda wracać do Europy, bo gadaliśmy w Krakowie, ale do Krakowa miejsca, gdzie lokalni się wymieniają. Aha, no chyba, że tak. Dobra, słuchajcie, będę kończył tego dzisiejszego żywca. Chciałem wam poopowiadać o tym właśnie, jak to jest z tym, z tą prawdą, z tym mówieniem prawdy, niewygodnej tylko i wyłącznie prawdy, tak, że prawda boli, no i jest się gdzieś tam gnębionym w cudzysłowie mniej czy więcej za to, co się mówi, jaki jest przekaz. No i tak to jest, tak? Żebyście byli świadomi, żebyście mieli po prostu świadomość tego, co się dzieje, tak? Za kulisami, bo wy tego nie widzicie, że tam mi gdzieś ograniczyło film, czy nie ograniczyło. Ja się tym nie przejmuję. Nie robię tego żywca, żeby się chwalić, czy żalić, tylko po prostu mówię, jak jest, żebyście mieli świadomość, żebyście wiedzieli, że to, jaki jest przekaz, to o czym się tutaj rozmawia, to o czym ja mówię w niektórych vlogach, jest bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne i to niestety niektórych boli. No i tak to jest, no. Także tyle z mojej strony. Napiszcie jakiś komentarz. Zapraszam wieczorem na film. Będzie bardzo ciekawie o tych znakach na niebie. No i co? I żegnam się z wami. Miłego wieczoru. Życzę do zobaczenia. Trzymajcie się. Subskrypcja kanału, łapki w górę, udostępnienia. No i widzimy się później. Pa, pa.